Dawno, dawno temu dziewczyna o imieniu Śnieżka mieszkała w odległej krainie. Uwielbiała tańczyć i bawić się z przyjaciółmi. W słoneczny dzień Śnieżka zobaczyła małą świnkę podczas spaceru po lesie. Świnka ta wyglądała, jakby się zgubiła, więc Śnieżka poszła jej pomóc. Witaj, mała świnko. O? Kim jesteś? Trzymaj się z daleka ode mnie. Nie bój się, mała świnko. Jestem królewna Śnieżka. Nigdy bym cię nie skrzywdziła. Świnka powoli wyszła zza drzewa, za którym się ukrywała. Królewna Śnieżka? Mogłabyś mi pomóc? Tak, oczywiście, że mogę. Powiedz mi najpierw, co się stało. Jak tu się dostałeś? Dzisiaj rano wyszedłem pograć w piłkę. Ale byłem tak pochłonięty grą, że nawet nie zdawałem sobie sprawy, że jestem daleko od domu. Wtedy, gdy próbowałem wrócić do domu, skoczył na mnie konik polny. I ciągle mi grał do ucha. Ruszałem się w górę i w dół, żeby się go pozbyć i dalej biegłem. W końcu konik polny zeskoczył, ale utknąłem w środku lasu. Szukałem drogi do domu przez wiele godzin, ale chyba się zgubiłem. Moi bracia muszą się o mnie martwić. Śnieżko, pomożesz mi? Królewna Śnieżka powiedziała małej śwince, że pomoże jej znaleźć dom. I wyruszyli razem w drogę. Powiedz mi, świnko, co jest w pobliżu twojego domu? Cóż, tam są ogromne drzewa. W całym tym lesie są ogromne drzewa. Czy są jakieś bardziej szczegółowe rzeczy w pobliżu twojego domu? W pobliżu naszego domu jest jezioro z bujną zieloną wodą. W tym lesie jest dużo zielonych jezior. Zastanawiam się, które to... Nie wiem. No, świnko, nie martw się. Przeszukamy po kolei wszystkie jeziora i znajdziemy twój dom. Królewna Śnieżka i mała świnka spacerowali przez jakiś czas przez las, a potem dotarli do jeziora z bujną zieloną wodą. Na wodzie były lilie wodne, a wokół niej długie trzciny. Ale mała świnka z przykrością powiedziała, że jego dom nie znajduje się w pobliżu tego jeziora. Do licha! Nigdy nie znajdziemy mojego domu! Świnka była bardzo zdenerwowana, więc podniosła kamień z ziemi i wrzuciła go do jeziora. Ale nagle z jeziora wyskoczyła na nich ogromna, olbrzymia żaba. Królewna Śnieżka ledwo uratowała świnkę, która została prawie stratowana przez wielką żabę. Które z was wrzuciło kamieniem w mój dom? Przepraszamy, wielka żabo, szukamy tylko domu tej małej świnki. Udajcie się nad jezioro z łódkami. To niedaleko. Świnie uwielbiają tam wędrować. Królewna Śnieżka i świnka natychmiast udali się na brzeg jeziora, o którym powiedziała ta gigantyczna żaba. Rozejrzyjmy się, świnko. Może jesteśmy blisko twojego domu. Chociaż świnka przez jakiś czas węszyła przy jeziorze, nie mogła znaleźć swojego domu. I zaczęła głośno płakać. Mój dom! Gdzie do mojego domu? Uspokój się, mała świnko. Nie płacz. Świnka płakała tak głośno, że gigantyczna czerwona ryba wyskoczyła z jeziora na ląd i prawie zgniotła świnkę. Królewna Śnieżka ledwie ją ponownie uratowała. Co to za hałas? Moja popołudniowa drzemka została przerwana. Kiedy świnka zobaczyła przed sobą wściekłą rybę, schowała się za księżniczkę ze strachu. Przepraszam, droga rybko. Szukamy domu nad jeziorem tej uroczej świnki.
Idź do jeziora z pomostem. Tam jest dużo błota. Świnie uwielbiają błoto. Czerwona ryba wskoczyła z powrotem do jeziora, a Śnieżka i Świnka ruszyli w kierunku jeziora z pomostem. Po chwili Śnieżka zobaczyła kilka śladów na błotnistej ziemi. Świnko, spójrz na ślady na ziemi. A! To mogą być moi bracia. Królewna Śnieżka i Świnka zaczęli z nadzieją wędrować przy jeziorze. I wreszcie znaleźli dom Świnki. To mój dom! Kiedy bracia zobaczyli małą Świnkę koło domu, przybiegli i przytulili go. Bardzo się o ciebie martwiliśmy, braciszku. Dokąd poszedłeś? Gdybyś tylko wiedział, jakie kłopoty sprawił mi konik polny, ale nigdy nie znalazłbym drogi do domu bez królewnej Śnieżki. Od teraz, mała Świnko, powinnaś uczyć się drogi do domu i wiedzieć, co jest w pobliżu. Obiecujesz? Obiecuję! Obietnica Świnki! Gdy trzy Świnki znowu były razem, cały dzień bawiły się w błocie przed domem. Nawet zaproszono Śnieżkę do tej zabawy. Mała Świnka miała tego dnia wielkie szczęście, że spotkała królewnę Śnieżkę. Ponieważ w tej krainie życzliwe księżniczki zawsze pomagają zwierzętom i ludziom. Mała syrenka Aria i magiczny ogień. Dawno, dawno temu piękna syrenka Aria mieszkała w wielkim zamku nad morzem. Dzięki swoim ludzkim nogom mogła swobodnie biegać po plaży. Zbierać owoce z drzew i karmić przyjacielskie zwierzątka z wielką radością. Małe wiewióreczki, jesteście takie słodkie! Pewnego dnia, gdy Aria wracała z plaży do zamku, zatrzymała się na molo, aby spojrzeć na morze. W oddali zobaczyła duże fale i trochę dymu nad wodą. Pomyślała, że coś musi być nie tak. Te fale są ogromne. Pod wodą mogą dziać się złe rzeczy. W panice zeskoczyła z molo i zaczęła płynąć w stronę dna. Jej rybi ogon pojawił się, gdy tylko zanurzyła się w wodzie. Kiedy się zanurzała, poczuła, że temperatura wody się zmieniała. Och, coś jest nie tak. Woda ma być zimniejsza, im głębiej zejdę. Dlaczego robi się cieplej? Woda zrobiła się tak ciepła, że płetwa Arii zrobiła się czerwona. Posejdon, król głębin, również zauważył, że ocean robi się gorący. Natychmiast wbił koniec trójzębu w piasek, żeby sprawdzić temperaturę dna oceanu. Wiedział, że gdy jego trójząb stanie się czerwony, to będzie musiał natychmiast interweniować. Stało się dokładnie to, czego się obawiał. Czubek jego trójzębu stał się czerwony z powodu gorącego piasku. Jeśli temperatura jeszcze urośnie, to będzie katastrofa dla wszystkich morskich stworzeń. Posejdon szybko opuścił morskie królestwo i zaczął płynąć w kierunku najgorętszego miejsca pod wodą. Mała syrenka Aria zauważyła, że temperatura wody mocno wpłynęła na ławice ryb, które napotkała po drodze. Właśnie wtedy mały delfin Dolfi przypłynął do Arii, a jego ogon był czerwony od gorąca. Aria, pływałem szukając cię. Co się dzieje? Dlaczego woda jest taka gorąca? Spójrz na mój ogon!
Tak, nasze ogony robią się czerwone, Dolfi. Nie możemy znieść tego gorąca. Spójrz, nawet małże czerwienieją. Dolfi, zabierz inne ryby na powierzchnię wody, a ja znajdę źródło tego ciepła. Podczas gdy mały delfin Dolfi wypływał na powierzchnię wody z innymi rybami, Aria zrobiła silną, magiczną bańkę, aby chroniła ją przed gorącą wodą. Dzięki swojej bańce mogła płynąć coraz głębiej w kierunku źródła gorącej wody. Morska wiedźma Vega, zła ośmiornica oceanu, była odporna na nadmierne ciepło w wodzie. Właściwie była w bardzo dobrym nastroju. Co myślisz o upale w mojej jaskini, wężu? Ta pogoda jest wspaniała na wakacje, wasza wysokość. Skwar. W takim razie podkręćmy temperaturę na zewnątrz i bawmy się! Morska wiedźma Vega rozpaliła tak silny, magiczny ogień przy jaskini, że dno oceanu było gorące jak płomień. Wzmocnijmy trochę ten ogień. To wszystkie ryby uciekną, a królestwo głębinowe pozostanie dla mnie. Kiedy Vega miała właśnie rozniecić ogień swoją potężną magią, jej brat, król Posejdon, przybył do niej. Vega, jak mogłaś nam to zrobić? Z powodu upału tysiące stworzeń musiało opuścić swoje domy i uciec na powierzchnię wody. Możesz zniszczyć cały nasz świat! Posejdonie, nie zbliżaj się, albo sprawię, że ten ogień będzie jeszcze większy i gorętszy. Posejdon nie słuchał Vegi i mimo, że było bardzo gorąco, użył swojego magicznego trójzębu i próbował ugasić ogień. Ale to nie zadziałało. Nigdy nie ugasisz tego ognia, Posejdonie. Teraz się odsuń. Kiedy Posejdon się nie wycofał, Vega zaczęła strzelać w niego ognistymi kulami. Nie mógł się obronić, a jego ogon poczerwieniał od upału. Kiedy jego moc zniknęła, poczuł się słaby i próbował wycofać się w kierunku powierzchni wody. Ale Vega, morska wiedźma, dostrzegła okazję, by pokonać króla i zarzuciła na niego sieć. Właśnie wtedy syrenka Aria znalazła sekret Vegi, magiczny ogień. Vega, mogłam się domyślić, że to ty podgrzewasz wodę i straszysz ryby. Nie zbliżaj się, Aria, albo rzucę na ciebie zaklęcie, tak jak na twojego ojca. Aria, uważaj, temperatura rośnie. Vega machała swoimi mackami, aby magiczny ogień płonął jeszcze mocniej. Ale mała syrenka, wiedząc, że jest bezpieczna w ochronnej bańce, w ogóle nie bała się Vegi. Nie martw się, ojcze! Ugaszę ten ogień i uwolnię cię! Aria zebrała wszystkie siły i zbliżyła się do ognia w bańce, którą wyczarowała. Ale wtedy Vega zaczęła strzelać płomieniami w małą syrenkę swoimi mackami. Ochronna bańka Arii zatrzymała płomienie i obroniła ją. Mogłabym ugasić ten wielki pożar kostką lodu. Syrenka Aria natychmiast skupiła całą swoją moc i zrobiła w dłoniach małą kostkę lodu. Wyrzuciła kostkę z bańki i powiększyła ją, aż stała się olbrzymia. Vega, morska czarownica, obserwująca, co się dzieje, nie mogła ukryć zdziwienia, kiedy zobaczyła rozmiar kostki lodu. O nie! O nie! Nie!
Kostka lodu spadła na ogień w taki sposób, że płomień na dnie morza zgasł. Następnie syrenka Aria uratowała swojego ojca Posejdona, który został uwięziony w sieci. Posejdon machnął swoim potężnym trójzębem w kierunku Wegi i wygnał ją bardzo, bardzo daleko w odległe wody. Udało ci się ugasić pożar, Ario. Dziękuję w imieniu wszystkich morskich stworzeń, moja piękna córko. Kiedy temperatura wody wróciła do normy, wszystkie ryby, małże i żółwie szczęśliwie wróciły do swoich domów w głębinach. Hurra! Udało się! Znów jesteśmy bezpieczni! Woda morska była zawsze lodowata, ale żyjące w niej ryby nigdy nie straciły ciepła w sercach. Witajcie, przyjaciele! Tak się cieszę, że wszyscy ocaleliście! Czerwone buty. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żyła bardzo urocza dziewczyna o imieniu Karen. Mieszkała z mamą w małym domku i była bardzo szczęśliwą dziewczynką. Pytała matkę o wszystko, co ją ciekawiło. Mamo, co to za maleńkie światełka na niebie? To gwiazdy, Karen. Każdy, kto żyje na ziemi, w przyszłości zamieni się w gwiazdę i będzie mienić się na niebie. Karen miała tylko jedną zabawkę, jedną sukienkę i parę drewnianych kapci, które nosiła na dworze. Drewniane kapcie zrobione dla niej przez mamę nie były wygodne, ale były jedynymi, jakie miała. Pewnego dnia mama Karen bardzo zachorowała. Więc Karen pojechała do miasta kupić lekarstwa dla swojej mamy. Po drodze znalazła parę czerwonych butów w pudełku na poboczu drogi. Buty lśniły tak pięknie, że Karen nie mogła się powstrzymać od zabrania ich ze sobą do domu. Spójrz, mamusiu, znalazłam je przy drodze. Czy nie są piękne? W sam raz dla mnie. Mogą należeć do kogoś innego, Karen. Powinnaś natychmiast je oddać. Gdyby miały właściciela, nie zostawiłby ich tam z pudełkiem. Może właściciel przypadkowo je upuścił. To nie powinna była ich upuścić. Znalazłam je, to są teraz moje buty. Kochanie, posłuchaj mnie uważnie. Może nie będę mogła teraz kupić ci nowych butów, ale nie chcę, żebyś nosiła buty kogoś innego z tego powodu. Proszę... Nie bądź uparta. Obiecaj, że nie będziesz nosić tych czerwonych butów. Karen ze smutkiem obiecała matce, że nie będzie nosić czerwonych butów i schowała je pod łóżkiem. Mijały miesiące, aż pewnego dnia Karen wróciła do domu i nie mogła znaleźć swojej mamy. Rozejrzała się wszędzie, aż zdała sobie sprawę, że jej mama stała się jasną gwiazdą na niebie. Następnego dnia, w drodze na pogrzeb mamy, Karen założyła czerwone buty. Ci, którzy przyszli na pogrzeb, nie mogli oderwać oczu od butów Karen. Jak śmiesz nosić czerwone buty na pogrzebie? Tak lekceważące. Ale Karen to nie obchodziło, ponieważ kochała swoje buty. Obok cmentarza przejeżdżała dobra staruszka. Starsza kobieta dowiedziała się, że mała dziewczynka jest teraz sierotą i postanowiła ją adoptować. Chodź ze mną, śliczna dziewczyno. Zrobię co w mojej mocy, abyś wyrosła na dobrą, mądrą i piękną kobietę. Karen mieszkała ze starszą kobietą przez wiele lat. Karen, nosisz te buty od pogrzebu swojej matki. Musisz je już zdjąć, są bardzo brudne. Nie, uwielbiam moje czerwone buty. Och, Karen, nie bądź taka uparta. Chodź, zmień buty, kupię ci lepsze buty, obiecuję. Karen nie chciała urazić starszej kobiety, która była na tyle dobra, aby ją adoptować. W końcu zdjęła czerwone buty i wyrzuciła je.
Minęło kilka dni. Karen bawiła się w swoim nowym pokoju nowymi ubraniami i zabawkami. A starsza kobieta przyniosła nową parę butów. Ale nie spodobały się Karen. Ale one są niebieskie, bardzo brzydkie. W ogóle mi się nie podobają. Przez wiele lat Karen bardzo tęskniła za swoimi czerwonymi butami. Wyrosła na piękną młodą damę, ale jej uparta postawa nigdy się nie zmieniła. Nawet wtedy, gdy starsza pani przyniosła swój prezent. Nie ubiorę tego! Ale uszyłam to dla ciebie! Nigdy tego nie zjem! Zrób mi frytki! Przynajmniej spróbuj, kochanie! Starsza kobieta była bardzo zmęczona upartą i wybredną postawą Karen, ale nadal robiła jej frytki. Kiedy weszła, Karen zdejmowała niebieskie buty, z których teraz wyrosła. Widzisz? Zobacz, wszystkie moje rzeczy są teraz za małe, wyrosłam. Cóż, no to chodź, kupimy ci nowe ubrania i buty. Tak więc starsza kobieta i Karen udały się do sklepu. Ojej, takie jak moje ulubione czerwone buty. Muszę je mieć. Karen, nie potrzebujesz wyszukanych czerwonych butów. Potrzebujesz butów, które będziesz mogła nosić z szacunkiem, jakbyśmy musiały iść na pogrzeb. Mogą ci kupić tylko jedną parę butów. Kupmy te czarne i idźmy do domu. Jestem już bardzo zmęczona. Nie obchodzi mnie to. Jeśli nie kupisz obu par, to wszędzie będę chodzić boso. Mała dziewczynko, chciałabym, żebyś nie była taka uparta. Stara kobieta kupiła czarne buty dla Karen i wydała ostatnie pieniądze na uspokojenie jej, kupując również błyszczące czerwone buty. Musiały iść do domu pieszo. Stopy starszej kobiety bardzo bolały i nie mogła nadążyć za rozpuszczoną Karen. Karen to nie obchodziło, ponieważ wróciła do domu w nowych czerwonych butach. Pewnego dnia starsza kobieta powiedziała Karen, że muszą udać się na pogrzeb w mieście. Karen, pamiętaj, żeby założyć czarne buty. Na pogrzebie trzeba okazać szacunek. Karen spojrzała na czarne buty w swoim pokoju, a potem na jaskrawo czerwone. I zdecydowała, że założy czerwone buty. Kiedy wyszły z domu, przykryła je spódnicą, żeby starsza kobieta nie widziała butów. Jednak na pogrzebie wszyscy widzieli buty Karen. Mocno błyszczały pod sukienką. Ludzie rozmawiali między sobą o czerwonych butach Karen na pogrzebie. O tym, jakie to lekceważące. Kiedy to, co zostało powiedziane, dotarło do uszu starszej kobiety, bardzo się rozgniewała. Nie posłuchałaś tego, co ci powiedziałam i znowu włożyłaś czerwone buty. Jesteś taka uparta, Karen. Okaż trochę szacunku. Przechodzący obok przystojny młody panicz był pod wrażeniem piękna Karen. Podszedł do niej, padł na kolana i prawił jej komplementy. Jaka jesteś piękna i taka subtelna w tych pięknych butach. Ach, mój panie, sprawiasz, że się rumienię. Musisz być bardzo dobrą tancerką. Zapraszam cię dziś wieczorem na noc taneczną do pałacu. Proszę przyjść. Po ofercie panicza Karen zaczęła tańczyć z radości. Ale po chwili Karen nie mogła przestać tańczyć. Ach, dlaczego nie mogę zatrzymać stóp? Co się dzieje? Och, och! Karen tańcząc zaczęła się odsuwać od starszej pani i panicza. Karen, wracaj! Mimo, że panicz gonił Karen przez jakiś czas, w końcu ją zgubił. Czerwone buty Karen okazały się jeszcze bardziej uparte niż Karen. Zabrały ją na szczyt góry i kazały tańczyć dzień i noc przez 3 doby.
Stopy Karen bolały tak bardzo, że krzyczała na każdym kroku. Au! Ała! Au! Mimo, że wpadły w błoto i wbiły się kłujące igły, buty tańczyły dalej. Dość! Jestem bardzo zmęczona! Od teraz nie będę taka uparta! Obiecuję! Przestańcie! Buty, przestańcie! Proszę, przestańcie! Buty, przestańcie! Proszę, przestańcie już! Kiedy Karen powiedziała, że nie będzie już taka uparta, czerwone buty spadły z jej stóp i Karen upadła na ziemię. A czerwone buty tańczyły dalej bez niej. Karen znalazła patyk i zdołała dotrzeć do domu w bólu. Nogi bardzo ją bolały. Zaczęła płakać ze szczęścia, kiedy zobaczyła swój dom. Starsza kobieta przywitała ją w drzwiach. Przytuliły się. Wiem, że byłam bardzo upartą dziewczyną, ale obiecuję, że już taka nie będę. Po tym, jak Karen porzuciła swój upór, sprawy zaczęły się układać. Pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi. To był młody i przystojny panicz. Tutaj jesteś, Karen. Starałem się nadążyć, ale tańczysz tak szybko? Jak to zrobiłaś? Karen była szczęśliwa, widząc przystojnego i młodego panicza. To był dzień, w którym zaczęła się miłość panicza i Karen. Zostawiając za sobą upór, Karen wiodła szczęśliwe i spokojne życie.